Jak co roku 3 maja na cmentarzu wojennym nr 123 na Pustkach odbył się tak zwany uroczysty capsztykl. Całość uroczystości poprzedziła zbiórka pocztów sztandarowych. Następnie odbyło się wprowadzenie pocztów i wystawienie warty honorowej. Kolejnym punktem było złożenie wieńców i kwiatów pod obeliskiem oraz zapalenie zniczy. Uroczystości uświetnił występ orkiestry Dętej Zużnej. Panie wójcie, jak co roku na Pustkach odbyły się uroczystości 3 majowe? W tym roku też miały miejsce uroczystości związane z obchodami 3 maja. Jeśli chodzi o bitwę związaną z I wojną światową, a dotyczące wzgórza Pustki, miała ona miejsce 2 maja. Zaczęła się we wczesnych godzinach rannych, a skończyła w późnych godzinach wieczornych. W trakcie tej bitwy zginęło dużo żołnierzy biorących udział różnej narodowości. W związku z dużą ilością poległych żołnierzy zaistniała potrzeba budowy cmentarza, by dokonać pochówku. I taki cmentarz właśnie został w tym okresie utworzony w miejscowości Łużna. W trakcie uroczystości poinformował wójt zgromadzonych o Gontynie. Tak, noszę się z zamiarem odbudowy spalonej przed kilkunastoma laty Gontyny czy wieży widokowej. Myślę, że jeśli dobrze pójdzie, to jej odbudowę rozpocznę w przyszłym roku.